No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony, Plague Tale Innocence na moim kanale. Moi drodzy, na samym początku mam dla was tylko taką informację, ponieważ ta gra niestety nie wspiera w Game Passie tej rozdzielczości. Ta rozdzielczość generalnie jest naprawiona na Steamie. Jest gdzieś tam taki plik, trainer, który działa na to, że można normalnie bez tych takich pasków, które wy widzicie po boku obejrzeć. Niemniej jednak, no niestety ja mam wersję z Game Passa i ja tego nie mogę zrobić, ponieważ Game Pass blokuje pliki, które trzeba zmodyfikować, aby rozciągnąć ten obraz i zrobić z niego no, szeroki obraz, tak, widescreen tak zwany. Dobra, moi drodzy, w ostatnim odcinku działo się, straciliśmy ojca, straciliśmy służbę, no i teraz uciekamy z naszym tutaj braciszkiem, który miejmy nadzieję. Gdzie jest ta nasza matka? Tu jest. They are everywhere. Trust me. Through the grass. They won't be able to see us. Wait. Mommy. Shh. Dobra, zrobimy słowiański przykuc. Mam nadzieję, że nic się nie będzie działo tutaj ciekawego. Hey, I've got Fantastyczne another jest to, one. że w ogóle Who is mnie it? nie widać The w tym gardener. Knows the family well. krzakach, nie? Says he watched the kids grow up. Yes. The little one loves flowers. I used to take him some. Flowers? You can do better than that. Take him. Make sure he tells you Dobra, everything he musimy być knows. cicho, bo żeby tutaj It kurczę. worked. Shh. Hide. No I've worked here jestem. all my life. Jestem. They're like family to me. He'll get nothing out of me. Go to hell. Oh Idziemy? yeah? You first. On mu strzelił w pysk. Listen. Have a little think, and I'll come back later. And you, Ale you'll my die without telling me perfekcyjnie first. robimy to normalnie. The Masakra. bastards. Cowards. Oh, Pierwszy just. komentarz, który gdzieś tam Marcia, help him. padł I'll na capture her just m, once. zakładce społeczności, Careful how you land. jeśli chodzi o pytanie o Plague Tale, czy Plague Tale, jak zwał, tak zwał, to było pytanie, jak długo ta gra czasu zajmuje, nie? Speaker odezwał się, iż jemu. Zajęło około 10 godzin, więc myślę, że powinienem spokojnie się wyrobić. Jeśli chodzi o premierę Dying Lighta 2, przynajmniej mam taką nadzieję. No i mam też taką nadzieję, że. Breathe, Hugo, like I showed you. What's wrong with him? His illness has awoken. We need to go faster. Dobra. So? The boy is hiding. I heard. Let's go. Be right back. Be careful. You never know. Dobra, idziemy, moi drodzy. Idziemy, idziemy, idziemy. Mam nadzieję, że nie będą wam aż tak bardzo przeszkadzać te czarne paski po bokach, ale dobra. Trudno. Ja zawsze powtarzam, że ja nie jestem jakimś tam We can't go. Mother, profesjonalistą. Maybe by throwing one of these pots. Really? The noise will attract him. We'll slip past behind his back. All right. Dobra, czyli teraz robię tak. Listen, I that noise. Better go see what it was. No nie w tą stronę, dzbanie. Czekaj. Got to know for sure. Chodź tutaj. Tam, 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 tam. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Nikogo tu nie ma. Ta hell. Spokojnie. Hugo, spokojnie. Nic się nie dzieje. Oczywiście, że tak. Only one who can
can do it. What's behind there? Just concentrate on the door. You're a brave boy. You prove it to me every day. Amicia is going to let go of your hand. Then you can quickly go through, all right? All right. Be strong. Mądry zuch dzieciak. Zuch chłopak. Well done. There are people. Hold my hand. Dawaj mi łapę. Mercy! Mercy! Wait. Screaming for mercy won't make you run faster, my lad. No, jeśli chodzi o ten trainer, tak jak mówię, no działa tylko na wersji steamowej. Na Epiku chyba też, z tego co wyczytałem na Reddicie, nie da rady tego ogarnąć. W lipcu... What? A dziecko? Coming. Amicia, you have to help him next time. Sorry, my head. What is wrong with him? An attack. Listen to my voice, Hugo. You know how this goes. W lipcu 2021 roku była informacja o tym, że na PS5 i na Xboxa nowego będzie odświeżona wersja działająca z 4K chociażby, ale chodź, daj rączkę. No, ale na to jeszcze musimy poczekać, moi drodzy. Dobra. Hop. There you go. Thank you. Nie ma sprawy, maleńki. Dobra, mamo, idziemy. It's too risky with Hugo. He's slower than us. There are bots over there. I could cross, make a diversion. Alone? Yes, you'd have more time. Dobra. To idziemy w takim wypadku jakoś to sensownie. Kurde, czekaj. Hop. Ty, no nie, dobra. To zrobię jeszcze inaczej. Over there. What's that? Dobra. Pięknie. Nawet nie patrzę. Przewi nie patrz. No ja pierdzielę, no przecież jak to możliwe? Jak on ich tam wypatrzył? Dobra, set. Nic tu nie ma. Dobra, dobra, gościu. Na razie nie mam czasu. The garden gate. We should be able to get out of here. There's one guard left. The scarecrow. I used to practice firing at it. But he will come this way. Yes, but we can wait until he goes away again. All right. Leave this to me. No, także reasumując, to macie czarne paseczki, no ale trudno. Nie rozciągnę też, bo moja kamerka by była zbyt kijowa. Może jeszcze postaram się, ale nie obiecuję. Dobra. Bo na razie wiem, że jeden po drugim odcinek nagrywam. You're alive. This way. Dobra. This way. Follow me.
My darling. Go and hide quickly now. Ten skurczybyk, który mi ojca... Anisa, you have to take your brother to Laurentius. The doctor? Yes. He helped me treat Hugo. He will look after you. And what about you? You have to come. You do not need me, Amicia. You are. But I do need you. I need you. Hurry now. Follow the river. It will lead you to Laurentius. Mother, no! Ja pierdzielę! Hugo, follow me. Now. Spierdzielamy! Nie, Hugo, nie teraz! Ja pierdzielę, straciliśmy rodzinę całą. Ja pierdzielę. Czemu tyle jest? Dziedzictwo rodu Derun. Ukończ rozdział pierwszy. Nieznajomi. Złap go za rękę. Someone there should be able to help us find Laurentius. Bądź dzielna. Hugo. Hugo. Boi się. Mommy won't be happy when she finds out I fell in the water. Well, let's not mention it when we see her, all right? Come on. First we have to get dry. Znajdź pomoc. Misha, no why did they want to capture us? I don't know. I don't want to think about it right now. But ask Laurentius to take us to see Mommy and Daddy. Yes. Of course. Pięknie gra zrobione, naprawdę. Już powiem wam szczerze, że tak jak Speaker zresztą napisał fajnie w komentarzu pod postem, że w dobie, gdzie jest naprawdę dużo, dużo, dużo z otwartym światem gier, to taka liniowa gra fabularna mega, ale to mega się przyda. Na konika? They're really big. They won't hurt you. What are those noises? Are they sick? They're just clearing their noses. Come on, we have to go. No tak, no 5 lat nie był poza domem, nie? Tylko i wyłącznie był przecież w swoim pokoju, tak? I chcąc niestety, ale... Oh, apples. Hugo, not now. But... Don't touch them. They're all rotten. But I'm hungry. How can you think of food right now? Zaraz ci dam jeść. Czekajcie, tam co tam jest? Nie ma nic, dobra. Chodźcie, bo Hugo... Smoke. There must be a lot of people.
Dobra. Albo coś się pali. Na przykład paną... Excuse me, please wait. Madam? What's the matter with them? They look scared. Nie wiem, no idę na prawo, to mogłem na lewo iść, ale... W sumie nie wiem, którędy mam iść. No to i tak jest liniowe, to będzie mnie prowadziło tak, żeby... I don't believe it. They're hiding. No ale przed kim? We've waited too long. I told you we need to leave. And go where? We'll lose them. We'll come back later when things are better. We'll all be dead before things get better here. That's enough. I don't want to talk about it anymore. Dobra. Oczywiście, no tak, mają mnie gdzieś. Tędy nie przejdę. Aha, czyli tak czy inaczej, jakbym poszedł w lewo, to nic by mi to nie dało, bo musiałbym tutaj skręcić w prawo i pójść główną drogą. To jest właśnie ta liniowość, o której mówię. Oh, look! Someone's drawn something on the doors. Come back here! That means there are sick people in these houses. Don't touch anything. Oh, they're not allowed to go outside. It's more serious than that. It means that we could catch their illness, so stop running around. All right, sorry. Nie jestem, że tak powiem, przekonany, czy ona potrafi działać. No, czy sama jest dzieckiem, nie oszukujmy się. Sama jest dzieckiem, a druga sprawa nie. Village is contaminated. That's why everyone's hiding. Nie potrafi zajmować się swoim bratem. Doesn't sound like a fair. Good lord. Ty spalili kogoś żywcem, wiedźmy? Nie, to ci pewnie co są chorzy. You! I'm begging you. Go get help. Well, I'll be damned. You're the rest of them. What? No. Wait, we're just looking for someone. And you found him. It's your damn music what brought them out, huh? Those dirty vermin that invaded our church. That filth would attack our children in their beds and gave them the black thing. But now you've found Conrad Malfort. And I'm telling you, this is the last village you'll infect. Amicia! Come on! Dobra, czyli zaś muszę biec. What's happening, Amicia? Jo pierdzielę! Ej, fajne jest to, że trzeba... I uciekać, i chować się jednocześnie. Lubię, nie wiem czy lubię. All is quiet. He's going to see us. Don't move. Just have to wait until they show themselves. Then we'll get him. Mhm. What's that racket about? Dawaj. Czy będą ślepi, czy nie będą ślepi? Come on. Dobra. Shh, shh. Cicho. Kółko, damy radę. That's it. Almost. Nothing. We showed him. Dobra. There you are. Ha, not that way. Spierdzielamy. Where are we going? Przed siebie. Run as fast as you can. Kurde, jakieś prześcieradło. Uciekaj, 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 Hugo. We should never have come here. Why are they doing that? They think we have brought evil with us. We have to find a way out of here. Okej. I na bank muszę iść tam. Dobra, czekajcie. Pierdziele. Dobra. No, powiem wam, gra się przyjemnie, mimo że nie wykorzystuje pewnych... Dobra, nie będę dużo o tym mówił, ale... Mimo że nie wykorzystuje pewnych atutów, to i tak gra mi się przyjemnie, nie? Czekajcie, czy ja coś tutaj mam? Nie, tutaj też nie mam. Dobra, idziemy.
Chodź, Hugo. We're going to climb up. Yes. Idź, maleńki. Idę i jestem cały czas za tobą. Chodź, chodź, kochanieńki. Dobra. Zuch, chłopak. Sprawdźmy tutaj, może coś mamy. Cyk, 6 kamyków. Tu już więcej kamyków nie mogę. Tu raczej też już nic nie zrobię, dobra. To idziemy sobie tutaj w takim wypadku. Czekaj, 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 jak tam wejść? Coś muszę podstawić, ale... The chain doesn't look very strong. But it will make some noise, right? Do you have a better idea? Dobra, elegancko. I teraz help me tak. Push. Right. Pchaj, dzieciaczku, pchaj. I trochę kooperacji jest? Dobrze. Okay. Mogę tędy wejść? Tak, climb up. Cyk. I'll help you. Yes. Hop. Chodź, Hugo. Nie wiem, czy powinienem się... We got out. So we can leave now, right? If they don't find us again. But you have your sling. You can protect us. It's not that easy, Hugo. Oh. Piękne jest to, jak dzieci potrafią czasem w nas wierzyć. To, że... Outsiders! Oh no, quickly, quickly! The ladder, go and climb, you first! Że potrafimy... Mykaj! It's going to break! No, no! I told you! They went that way! Hugo, where are you going? Don't leave me! Amicia, come here, this side! There you are! I found this, so you can climb up! Well done, I'll get it to fall. Watch out! Dobra! Come on, come on! Ja pierdzielę! No dzięki! Mój brat, kurde, to jest mój brat. I'm sorry about the ladder. It's my fault. You were right. We need to go home. We can't. Not without Laurentius. Dobra. Mamy tutaj coś? Nie. Idziemy. Amicia, hide. Well, where the hell are they? Conrad lost his mind when his kid died. We have to burn innocent people? Take kids? Meanwhile, the plague spreads through the village. Piece by piece, they won't get out of here alive! I bet they came out of the church with the rest of that scum. Nie, tak daleko nie dam rady. Ale... dam rady teraz na przykład rzucić. What was that noise? Okej, okay, idź tam. Dobra, elegancko. Spadamy tutaj w krzaki. Jeszcze pójdziemy w te krzaki, bo to będzie łatwiej, nie? Czekaj. Tu mamy to. Czy ja mogę mu w głowę tym uderzyć, czy nie ma sensu? Czekaj. I did hear something. I know I did. Dobra. Udało się. Możemy sobie spokojnie wyjść. Jeżeli oczywiście nic nas... Oh, no, not again. Dobra. Nie ma. Nie ma za szybko. Po prostu spokoju. Właśnie. Quickly. They know we're here. Then get away. No, it's stuck. No escape. Break this bloody door down. What the? No, dawaj. Hugo, go through there. Open it for me. Right. What the hell are you all doing here? I blocked it with
Can you podnieś. Hurry! Quickly, Hugo, please! I can! Hugo, he's here! I'm coming! Hugo, do something! Zginę. Come on, Amicia! Run! To stop, Amicia! Oh, please! Nie teraz! Carry on! Just a little further! Ja pierdzielę, no. We're finished! This way! Don't be afraid. Come in. This is the most infected part of the village. Where are they? Listen, we'll tell Conrad we lost them. I'm not staying here. Rest now. You're safe. They'll never come looking for you here. You're soaking. There are clothes you can change into upstairs. In a chest, in the bedroom. Ah, are you sure? Thank you. Nieznajomi, ucieknij wieśniakom. Dobra, to mamy zrobione. Weź ubrania ze skrzyni na piętrze. No dobrze, moi drodzy, ale... Skąd to... Czekajcie, najpierw to my sobie tutaj pochodzimy trochę, co? To jest jakieś takie dziwne. Oświetlone jakieś, kurde, nie wiem, miejsce do... tworzenia czegoś? Może to jest jakaś czarownica? Może zje nas, kurde, zaniesie do domku z piernika i wpierdzieli. Jak kurczaki z KFC. That's better. What about you? We have to go and find mommy, Amicia. Not yet. She told us to find Laurentius. But that's silly. We're going to get caught. Hugo, we're going to do what she told us and that's it. Hugo, wait! Gdzie porozmawiać ze staruszką? Ty... They fit you. Good. They belonged to my grandchildren. Oh, my name is Clairvy. I'm Amicia. And this is Hugo. Say thank you, Hugo. Thank you. Clairvy, what is happening here? The plague. So many people dead. And those still alive have... But where are your parents? At home. They're waiting for us. We're looking for a doctor. Laurentius. A doctor? Perhaps... A man did come and help at the hospice early on. The monks might be able to tell you more, but... What? They haven't been seen recently. No one goes near the church anymore. It's all we have. We must go and see. You'll die there. But no one listens to old Clary anymore, so... Anyway, I see you have a sling. You're going to need it. But it'll be no use to you in that state. Go to the backyard. You'll find some new strips of leather there. And feel free to use the workshop in the next room for your repairs. That's very kind of you. Feel free to use the tools by the workshop. Weź narzędzia znajdujące się obok stołu warsztatowego oraz kurele za domem. Czekaj, dobra, cyk. Poczekajcie. Z, dobra. Hugo, możemy zostawić. Póki możemy zostawić. Right, got the leather. I just need the tools. Skóra, ale po co mi skóra? Coś jeszcze mogę tutaj? Dobra, na pewno nie. Chodźcie. The tools. Right, let's get to work. Come on, keep calm and concentrate. Podczas naprawiania procy Amicia korzysta z okazji, aby zmienić kilka materiałów, z których jest ona skonstruowana. Poprawia w ten sposób szybkość lotu pocisków, co sprawia, że każde trafienie przeciwnika w głowę jest śmiertelne. By ulepszyć przytrzymaj lewy. That's much better. With the right materials, I could improve it even more. O kurde. Sakiewka. Skraca czas potrzebny do uzyskania maksymalnej celności.
dużym kawałkiem skóry. Ty, no popatrz, jakie tu ciekawe rzeczy. Wyposażenie, torba z amunicją, 10 sztuk amunicji każdego rodzaju. Grubą tkaniną. No okej. Okay. Ulepszenie, a leksykon? Aha, to jest leksykon. No dobra. Right. I must go and thank Clovey. W dowolnym momencie naciskając I, ale do ulepszenia sprzętu potrzebny jest warsztat. No powiem wam szczerze, że to się bardzo fajnie zapowiada. Bardzo fajnie zapowiada i mam nadzieję, że wam się to będzie podobało. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i widzimy się w następnym odcinku z gry Plague Tale Innocence. Pozdro, Chevral, hej, hej.